O punkty grała dziś też Legionowia przed własną publicznością z Widzewem Łódź. Stadion w Legionowie dziś pękał w szwach. 2000 kibiców na trybunach, a wśród nich prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Piłkarze trenera Marcina Sasala liczyli na przełamanie fatalnej serii porażek. Legionowia rozpoczęła sezon od zwycięstwa nad Skrą Częstochowa, ale potem przegrała aż 6 kolejnych meczów. Faworytem spotkania był dziś Widzew, którego celem jest awans do pierwszej ligi. Jednak w pierwszej połowie lepiej prezentowała się ekipa z Legionowa, a dogodnych okazji nie wykorzystali Jonathan Strauss, Karol Podliński i Eryk Więdłocha. Zmarnowane szanse zemściły się po przerwie. W 60. minucie zespół z Łodzi objął prowadzenie po strzale Konrada Gutowskiego, a w doliczonym czasie Piotr Maślanka zagrał ręką na linii bramkowej, za co został ukarany czerwoną kartką. Z rzutu karnego do siatki pewnie trafił Marcin Robak i Legionowia przegrała z Widzewem 0-2. Czegoś u nas brakuje, myślę, że takiego fartu, no bo sytuację mamy. Myślę, że do przerwy byliśmy zespołem, który miał więcej sytuacji i myślę, że byliśmy zespołem lepszym. Legionowia przegrała już 7. raz z rzędu i w tabeli zajmuje przedostatnie 17. miejsce.